Bardzo ważną decyzję podjęliśmy w 1997 roku, wtedy, kiedy samorząd i centrum nie zawsze szły tą samą drogą i Grzegorz był symbolem walki o Polskę lokalną, o Polskę tą prawdziwą, bliską ludzi. Walczył o wspólnoty lokalne, walczył o swoje miasto Łódź, ale przecież zakładał też Unię Metropolii Polskich, współdziałał z innymi organizacjami samorządowymi i również to był czas, kiedy tak tragicznie od nas odszedł. A więc połączone w tej nagrodzie są jakby dwie sprawy. Ten wielki wysiłek Polski lokalnej, ten, który zmienił naprawdę Polskę przez ostatnie 22 lata i z drugiej strony ta nagroda jest symbolem człowieka, który był rzeczywiście pasjonatem samorządu, był człowiekiem uczciwym, niezwykle twórczym, kompetentnym, który chciał coś konkretnego zmienić. Warto budować na tych wartościach najważniejszych, na prawdzie, na uczciwości i na pracy, konkretnej, uczciwej pracy. Wyróżnieni, czyli nagrodzeni w naszym samorządowym konkursie, bo tak można traktować przecież Nagrodę Palki, są rzeczywiście wzorami do naśladowania w swoich środowiskach, ale chcemy ich pokazać w układzie ogólnopolskim. Cieszę się, że pomaga nam wiele bardzo zacnych instytucji. Od początku wspiera nas Kasa Krajowa SKOK. To wzruszające, że potrafi się docenić to, co samorządowcy wnoszą codzienną swoją pracą. Bardzo ważne, żeby budować ten nasz kawałek polskiej ziemi od samorządów. Myślę, że to nie jest tajemnicą, przecież to mówią nawet politycy, że reforma, która jakoś tam się udała, to na pewno reforma samorządowa i dobrze, żebyśmy jej nie zniszczyli. Chciałoby się, żeby ten dialog między samorządami i rządem był takim prawdziwym dialogiem. O tym często mówi pan minister Boni i chciałoby się, żeby nareszcie to stało się faktem, żeby ten dialog był dialogiem. Kiedy się realizuje zadania, nie myśli się o nagrodach, tylko myśli się o mieszkańcach, bo tak naprawdę weryfikacja jest przy każdych wyborach. Wybory są bezpośrednie. Ta nagroda jest dla całej społeczności, bo gdyby nie było zgody w Radzie, gdyby nie było współpracy z sołtysami, ze stowarzyszeniami, czy z przedsiębiorcami, nie ma możliwości na sukces, a tym bardziej jeszcze w gminie, gdzie nie ma dużych dochodów, tak? Bo gminy te, które są na prowincji, w dużej mierze są gminami biednymi. Tutaj na pewno bez tej dobrej współpracy nie ma takich możliwości. Samorządowcy nie zawsze mają tylko miłe chwile. Bywa, że musimy zmierzyć się czasami z pretensjami. Więc tym bardziej cenimy sobie, że od czasu do czasu ktoś nas zechce jeszcze zmotywować w sposób taki pozytywny. A nagroda imieniem Grzegorza Palki jest faktycznie w samorządach uznawana za taką najbardziej prestiżową nagrodę. Tym bardziej podkreślenie tej ważnej nagrody zwanej samorządowym Oscarem jest dla każdego takim wyróżnieniem niesamowitym. To jest taki moment bardzo wzruszający dla samorządowca, który rzeczywiście pracuje bardziej z poczucia misji i służby i nie oczekuje ani wdzięczności, ani podziękowań. Od czasu do czasu zdarza się coś tak miłego jak nagroda. No to jest wyjątkowo prestiżowa. I wtedy na takim poziomie osobistym po prostu czujemy, że warto, że to ma sens. Taka nagroda to jest ten moment takiego oddechu, kiedy można się poczuć, że jednak coś robimy dobrze.